Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z kosmetycznymi ulubieńcami miesiąca. Troszeczkę się ich uzbierało. Pierwsza rzecz to jest podkład, którego namiętnie w tym miesiącu używałam. Oczywiście ciągle dalej na zmianę z moim Rimmel Wake Me Up, ale jest to Pharmaceris. Produkt, który już Wam osobno przetestowałam na mojej buzi i zrecenzowałam. To jest podkład moim zdaniem bardzo dobrze kryjący. To jest fluid matujący. To jest produkt apteczny, ale to jest preparat równomiernie rozprowadzić, czyli nie taki błąd. Apteczny, jego cena to około 40 zł, ale pisaliście mi też, że można go dostać za 20. Moim zdaniem produkt bardzo ładnie kryje, bardzo ładnie matuje, ładnie stapia się ze skórą, nie ciemnieje i ja z tego produktu jestem bardzo, bardzo zadowolona. Oczywiście można zobaczyć, jaką wygląda na mojej buzi. Osobny test jest na kanale. A jak sobie te dwa podkłady pomieszam, tak jak mam dzisiaj, to efekt jest moim zdaniem idealny. Przynajmniej mi się taki podoba. Lekkie rozświetlenie z odrobiną zmatowienia. Może to nie gra, ale tak jak ja już wielokrotnie o rimelu opowiadałam, on daje taki błysk, glow, a nie to, że buzia się świeci. Z bardzo dobrym kryciem. Także ten duet to był super duet w tym miesiącu podkładowy i właśnie bardzo, bardzo polubiłam ten podkład i on zdecydowanie zasługuje na miano ulubieńca. Kolejny produkt to lakier do paznokci, którego też używałam namiętnie, co prawda teraz go nie mam na paznokciach, ale odkąd go dostałam w Glossy Boxie, to jest Nails Ink, w kolorze będzie wszystko, na dole w jakim kolorze, bo on tutaj nie ma koloru napisanego. Bardzo dobrze utrzymuje się na paznokciach, przepięknie wygląda, teraz mam go nałożonego na stopach, wygląda dobrze i na stopach, i na dłoniach i namiętnie, notorycznie go nosiłam, zmieniając co chwilę, zmywając i nakładając jeszcze raz. Moim zdaniem to jest taki piękny, letni, koralowy kolor. Kolejna rzecz również z Glossy Boxa. To jest coś, co używam odkąd to dostałam, to już chyba będzie półtorej miesiąca nawet. To jest ta zalotka z Emit Makeup, która właśnie była w Glossy Boxie. Ona jest dość droga, bo kosztuje aż 100 zł, tak przynajmniej było na karteczce z Glossy Boxa. Ja nie wiem, czy zdecydowałabym się, aby dać za nią aż taką sumę, ale jeżeli ktoś szuka dobrej zalotki, która pięknie podkręca rzęsy i bardzo, bardzo dobrze i nic się z nią nie psuje. Do tej pory jak miałam zalotki, to te gumki po kilku użyciach już były po prostu wciśnięte, bo zawsze miałam takie tanie, niefajne. Ta daje bardzo fajny, długotrwały efekt i używam jej codziennie. Także fajna sprawa. I kolejna rzecz z Glossy Boxa, czy ja jestem już nudna? To jest olejek. W zeszłym miesiącu pokazywałam Wam ten olejek z Avonu, którego używam przed wyjściem z domu. Spryskuję sobie nogi, żeby one, czasem rączki, żeby ładnie się świeciły i miały ładny połysk i dalej go lubię. Ale w tym miesiącu znacznie częściej używałam tego produktu z Patent Wrap, olejku rozświetlającego, który jest bardzo, bardzo wydajny. Również przepięknie wygląda na skórze, szybko się ten olejek wchłania i nie przeszkadza jakby w użytkowaniu, czyli nie wychodzimy całe takie oblepione, klejące, aczkolwiek on ma dość duże drobinki i może nie każdemu musi ten efekt odpowiadać, ale jeżeli szukacie jakiegoś właśnie takiego fajnego produktu, żeby Wasze nogi jeszcze przez to lato, które mamy, wyglądały ładnie, to zdecydowanie, jeżeli się nad tym zastanawiałyście, to ja to polecam, bo u mnie się to bardzo fajnie sprawdziło. Dalej już pielęgnacja i jeśli jesteśmy przy takich letnich zajawkach, to kolejny raz warto wspomnieć o moim ulubionym samoopalaczu Sun Ozone, 8 zł w Rossmanie. Naprawdę to są grosze, on starcza na 4-5 użyć, co już daje bardzo ładną opaleniznę, nie po pierwszym razie, a po trzecim ta opalenizna się pojawia. Jeżeli jesteście zapracowani, nie macie czasu się opalić, nie lubicie solarium, a chciałybyście złapać troszeczkę brązu na lato, to zdecydowanie to polecam, bo to jest tani produkt, nie robi smug,
łatwo się rozprowadza, nie wydziela tak nieprzyjemnego zapachu jak balsamy. Opalenizna pojawia się dość szybko i schodzi równomiernie, co jest ważne. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby wcześniej odpowiednio ciało przygotować, czyli wypilingować, wysmarować, nawilżyć i później można używać tego i cieszyć się opalenizną. Ale w sumie to nie jest produkt tylko na lato, bo i w zimie się świetnie sprawdza, jeżeli ktoś nie lubi być bledziochem. I kolejna jeszcze bardzo letnia rzecz. To jest filtr do ciała Nivea Sun Protect and Refresh i faktycznie on daje takie uczucie odświeżenia. Jedyny jego minus to jest zapach, który nie do końca jest przyjemny w moim przekonaniu, ale to jest filtr 20. I dlaczego ja go tak bardzo lubię? Dlatego, że jest w sprayu. Nie musimy przed wyjściem na słońce, przed wyjściem z domu smarowywać. Czasem jak jest naprawdę gorąco, prawdziwy upał, to nie chce się smarować, nakładać kolejnych balsamów, a tym szybko się spsikujemy, to się wchłania automatycznie, natychmiastowo i wychodzimy z domu, jesteśmy chronione przed słońcem i przy okazji odświeżone. Także super produkt. O, tak, o. Ulubieniec. Kolejny ulubieniec, to już też Wam o nim opowiadałam w osobnej recenzji produktów Joanna Tych Sensual. Balsam też lubię, ale jakoś żel chyba bardziej zyskał moje serce, tak to się mówi. To jest kremowy żel pod prysznic z olejkiem arganowym. Bardzo przyjemny zapach, bardzo wydajny produkt i fajny, kremowy, nawilżający. Jest naprawdę kremowy i tak jak mówię, on może stawać w konkury z moim Dove. Tutaj sięgam, bo tu zaraz będzie projekt Denko nagrywany. I co? Aha, jeżeli jest na tyle kremowy, że jeżeli nie użyjemy na następny, w ten sam dzień na przykład balsamu, to nic się nie stanie, bo on również nawilża, także to jest fajna opcja na lato dla leniuchów, którzy właśnie nie lubią dodatkowych rzeczy w siebie wsmarowywać. To taki, że fajnie się sprawdza. Aha, no i cena jest bardzo fajna, bo on kosztuje 8 zł, a ma 500 ml. Także jest spoko. Co jeszcze? Jeszcze, już tu jestem w sumie na końcówce, prawie cały zużyłam. Perfecta Slim Fit, w 6 tygodni redukcja celulitu do 84%. No to tu bym się kłóciła, tu bym się kłóciła. To jest serum antycelulitowe na ramiona, brzuch, uda i pośladki. Ja jestem osobą, która uważa, że jeżeli nie odstawisz kawy, złego trybu życia, niedobrego jedzenia, nie zaczniesz się ruszać, to żaden balsam nie zredukuje Twojego celulitu, zwłaszcza w 84% jego, ale ten produkt jest bardzo przyjemny, o tyle, że zostawia naprawdę gładką, nawilżoną, napiętą skórę. I ja tego oczekuję chyba od balsamu antycelulitowego, bo ja w takie ściemy nie wierzę. No cóż, ale jeżeli na przykład ktoś się rusza, ćwiczy i postępuje według wszelkich punktów, których nie wolno robić i ich nie robi, żeby nie mieć celulitu, to może akurat zredukuje w moim przypadku algi morskie i kofeina. Pięknie skórę wygładziły, nawilżyły i napięły i to mi było wystarczająco. O, tak. Kolejny produkt, który już też pokazuję od kosmetyk wszechczasów, w tym miesiącu używany namiętnie, prawie cały zużyty, chociaż nie dwa miesiące. Płyn micelarny z Bourjois. 13 zł w Rossmanie, konkurent Bioderma, ja do Bioderma już nie wrócę, bo to są za duże pieniądze, skoro za 13 zł mogę mieć tak bardzo dobry płyn micelarny, który usuwa każdy mój makijaż, łącznie z eyelinerem i tuszem do rzęs. Dalej włosy. Włosy to w imprezowym dość miesiącu głównie nosiłam rozpuszczone włosy, a
albo pokręcone, albo proste, ale jedyna rzecz do stylizacji włosów to jest puder z Got To Be ze Schwarzkopf, który nasypuje się na rękę albo na głowę, wsmarowywuje i on nadaje nam takiej objętości i ta fryzura pozostaje nienaruszona przez praktycznie cały wieczór. Jeżeli coś klapnie, to gdzieś tam w trakcie imprezy znowu wkładamy rękę, pocieramy i to znowu wraca do swojej formy, czyli dużej objętości. Także to produkt, którego najczęściej, jedyny produkt i którego najczęściej właśnie używałam do stylizacji włosów. Jak jestem przy włosach, to w tym miesiącu może nie nosiłam często moich dopinek. Oczywiście jest filmik z tym, jak te dopinki dopinam sobie i podlinkuję Wam go na dole. Może nie nosiłam ich jakoś bardzo często, ale miałam je na wesele i podobała mi się bardzo moja fryzura na wesele. Wiem, że bardzo podobno miała szusz miała piękną fryzurę. Mi też się spodobała i też chciałam mieć kłosa. Dzisiaj też mam kłosa. Ale ten kłos w porównaniu do tego, możecie to zobaczyć w filmiku właśnie z moim strojem dnia na wesele, ale też może Wam podrzucę zdjęcie. Więc tamten kłos w porównaniu do tego to jest nic. Tamten był naprawdę wielki, gruby, pięknie wyglądał. Oczywiście nikt z rodziny nie zauważył, że mam dopięte włosy, bo to było tak umiejętnie spięte i ten kłos był tak posplatany, że całkowicie się te włosy zmieszały. I co jeszcze? Aha, i zaoszczędziłam dość dużo kasy, bo cała rodzina, wiecie jak to jest na weselu, cała rodzina szła do fryzjera. A ja miałam fajną fryzurę i zrobiłam ją sama właśnie z pomocą dopinek. I ostatnia już rzecz w ulubieńcach, to jest naturalny, bardzo cukrowy peeling do ciała malinowy z takiej nowej firmy. To robią takie dwie młode dziewczyny, chyba młode, Fresh and Natural to się nazywa, tak wygląda. I co to jest? Tu Wam trochę więcej opowiem, bo to jest nowość. Odżywienie i oczyszczenie. Pewnie mało kto to widział. Peelingi Fresh Natural to połączenie kilku funkcji kosmetyku. Oczyszczania, regeneracji, natłuszczania, odżywiania, masażu oraz aromaterapii. I składniki są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Peeling zawiera suszone kwiaty i owoce jagodowe, które swoim słodkim zapachem działają na zmysły. Kryształki cukru i kompozycja olejów roślinnych idealnie wygładzają, zmiękczają oraz odżywiają skórę. Peeling malinowy oczyszcza i rozświetla, nadając skórze zdrowy i promienny wygląd. Nie wiem, czy z tym ostatnim zdrowy i promienny wygląd bym się zgodziła, ale peeling jest genialny. Pachnie tak, że ja bym go po prostu jadła, wygląda tak. Tam są w ogóle kawałki owoców, kawałki jagód, kawałki malin, więc jak się wypilingujecie, to potem wszystko w wannie pływa. To jest właśnie głównie na bazie cukru i olei. Olei, które przepięknie nawilżają ciało, czyli tu jest ogromny plus, że to oleje nawilżają to ciało, a nie parafina zostawia nam ten tą taką powłoczkę pseudo nawilżającą. Podlinkuję Wam to, mi się to bardzo, bardzo spodobało, zwłaszcza zapach i nawilżenie. Dobra. To by było na tyle z ulubieńców. Dajcie mi znać, czy też coś próbowałyście, czy też coś Wam się sprawdziło, a może właśnie na odwrót całkowicie. Chętnie wysłucham Waszej opinii. Czekajcie na ulubieńców niekosmetycznych i to, co już tutaj pokazałam, czyli Denko. I jeszcze dalej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.